Siema, w tym odcinku dowiesz się, jak grać na każdego killera w Dead by Daylight. Poradnik jest skierowany do nowych graczy, no ale na pewno gracze zaawansowani na nim skorzystają. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od trapera. Patrz jak łazisz, spodziewaj się pułapek w specjalnych miejscach na mapie i tak samo przy lupach. Staraj się też rozbrajać każdą pułapkę jaką widzisz. Grając na widmo, wypatruj rozmazane poświaty, a jeśli dobrze się wsłuchasz, to będziesz w stanie usłyszeć jego kroki. Gdy wychodzi z niewidzialności, dostaje spore przyspieszenie, więc postaraj się uciec do najbliższego okna albo palety. Przeciwko wieśniakowi, unikaj otwartych terenów, trzymaj się blisko ruin, a jeśli w okolicy nie ma żadnych struktur, za którymi mógłbyś się schować, to staraj się ruszać dość nieprzewidywalnie na boki. Na nurskę najlepiej zadziała chowanie się za strukturami i ciągłe znikanie jej z pola widzenia, a jeśli ładuje blinka blisko ciebie, to wbiegnij prosto w nią. Myers ma znikomy terror radius na pierwszym i drugim poziomie swojej umiejętności, więc skup się na tym, żeby rozglądać się uważnie wokół ciebie, a gdy próbuje cię stalkować, postaraj się znikać mu z pola widzenia. Gdy osiągnął już trzeci poziom umiejętności, to postaraj się gdzieś ukryć i nie wychylać. Grając na hack, zwracaj uwagę na pułapki, które rozstawia na ziemi. Możesz przez nie przejść kucając i wtedy ich nie zdetonujesz, a jeśli chcesz je zniszczyć, to musisz do tego użyć latarki. Jako, że doktor posiada dwie umiejętności, to przeciwko jednej z nich, czyli Static Blastowi, będziesz chował się do szafki, jeśli wyczujesz, że będzie go za chwilę używał, a w przypadku tej umiejętności, której używa na lupach, to postaraj się zrzucić paletę trochę wcześniej niż normalnie byś zrzucił, najlepiej zanim zdąży ci porazić. Przeciwko Huntress musisz unikać zrzucania palet i przeskakiwania przez okna, gdy ma wyciągnięty topór, a przede wszystkim w każdym czasie staraj się znikać z jej pola widzenia. Buba ma spore problemy z operowaniem piłą na większości lup i ruin, więc wykorzystaj to i nie pozostawaj na otwartym terenie. Staraj się też nie ściągać z haka, gdy on jest w okolicy, bo jego piła pozwala mu na powalanie wielu ocalałych naraz. Jeśli grasz na Krugera, to zidentyfikuj jak najszybciej, czy ma on założone pułapki, czy też fake palety. Postaraj się budzić jak najczęściej w meczu i zwracaj też uwagę na jego dość charakterystyczną kołysankę, gdy śpisz. Jeśli grasz na świnie, to musisz zwrócić szczególną uwagę na otoczenie, bo jej umiejętność kucania powoduje, że jest niesłyszalna dla ocalałych. Jeśli założy ci pułapkę na głowę, to musisz ją jak najszybciej ściągnąć, no i przede wszystkim nie próbuj uciekać z mapy z aktywną pułapką na głowie, no bo może ona wybuchnąć. Przeciwko klaunowi nie warto być oszczędny z paletami, staraj się też nie zostawiać na otwartym terenie, żeby nie mógł łatwo cię odurzyć butelkami i zyskaj odległość, jeśli widzisz, że odnawia swoje butelki. Grając na zjawę, silnie skuteczny jest perk Iron Will. Staraj się też wyczuć, kiedy baituje swoją umiejętność i lecz się, jeśli możesz. Przeciwko Legionowi nie warto jest się leczyć. Jeśli cię uderzy z frenzy i odbiegnie do innego surba, to zacznij się od razu mendować, żeby nie tracić czasu i przede wszystkim postaraj się nie grupować z innymi ocalałymi. Na plagę staraj się unikać jej wymiotów i nie używaj przede wszystkim zażyganych obiektów na mapie. Ukryj się, jeśli weźmie swoją umiejętność z czerwonej fontanny, a jeśli akurat będziesz z nią w pościgu, to postaraj się ugłuszyć paletą. Wyłączy to jej umiejętność. Grając na Ghostface'a musisz zwracać szczególną uwagę na otoczenie. Jeśli zauważysz go chodzącego w swojej umiejętności, to staraj się go wykryć patrząc w jego stronę przez krótką chwilę. Skok Demogorgona jest skrajnie łatwy do uniknięcia, więc obserwuj go podczas pościgu i staraj się zachowywać nieprzewidywalnie. Unikaj też niszczenia portali i zwracaj na niego uwagę, gdy przez nie wychodzi, bo wtedy jest niesłyszalny przez parę sekund. Przeciwko niemu musisz zwracać uwagę na dźwięki w grze i też na jego wygląd. Jeśli w ręce trzyma czerwoną kulkę, to znaczy, że może odpalić swoją umiejętność, a jeśli mają włączoną, to może powalić cię na strzała. Więc unikaj otwartych terenów, bo może wtedy daszować i unikaj też grupowania się z innymi ocalałymi, bo jego jedna umiejętność pozwala na powalenie wielu ocalałych naraz. Grając na śmiercionośce musisz starać zachowywać się nieprzewidywalnie. Jeśli widzisz, że przeładowuje swoją broń, to staraj się zyskać trochę dystansu. Na piramidę głowego warto uważać na kupę, która leży na ziemi. Możesz przez nią przejść kucając, a gdy włącza swoją umiejętność, staraj zachowywać się nieprzewidywalnie. Rozglądaj się też, gdy wsadza kogoś do klatki, bo możliwe, że klatka pojawi się w twojej okolicy. Przeciwko Blightowi warto zostawać w ruinach i unikać otwartych terenów. Skręcaj też gwałtownie, jeśli widzisz, że używa umiejętności w twoją stronę. Grając na bliźniaki, zwracaj uwagę na dźwięki w grze. Staraj się rozglądać, gdy Wiktor jest kontrolowany i zachowuj się nieprzewidywalnie, gdy próbuje na ciebie skoczyć. Uważaj też na Charlotte, która jest niesłyszalna przez parę sekund po przejęciu kontroli. Grając na Magika, staraj ciągle znikać się mu z zasięgu wzroku. Trzymaj się w ruinach i unikaj grupowania z innymi ocalałymi, bo jego umiejętność pozwala mu na rzucanie nielimitowaną ilością noży przez krótki czas. Przeciwko Nemezisowi zwracaj uwagę na poziom jego umiejętności i dostosuj się do tego. Zachowuj się nieprzewidywalnie, gdy używa swojej macki i postaraj się unikać lokalizacji, w której znajdują się zombie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!